Dzierż na duże. Do tego materiału zmusili mnie moi fani. Bardzo wam za to dziękuję. Trochę jestem zły, bo mnóstwo roboty. Przygotowanie kolejnych około 40 działań jeszcze na ten rok, więc proszę mi wierzyć, że jest hardcore niesamowity razem ze środkami, więc. Ale cieszę się, że mnie trochę do tego zmobilizowaliście. Głównie z tej przyczyny, że cieszę się, że mam małą garstkę tych oglądających i subskrybujących, ale to są ludzie, którzy nie łykają wszystkiego jak pelikany, nie bawią się w spisek, nie bawią się w teorie spiskowe, nie bawią się w kontrowersje, nie bawią się w totalne trochę szlam, no, trochę bentos, mówiąc ichtiologicznie. Taki nasz społeczny czy internetowy, który nie doprowadza do niczego innego poza kontrowersją, zasięgiem, nerwami, emocjami i specjalnym ich wywoływaniem po to, żeby skorzystać dla siebie. Z jak najmniejszą korzyścią dla ryby. To wina Tuska, że Dzierżoną umarło. Co tam jeszcze? Że to spisek, że to specjalnie rząd zrobił, przygotowywał się do tego wcześniej, że chce wytruć wszystkie ryby w zbiornikach tam właśnie tych kopalnianych i na całym Śląsku, żeby nie było organizmów żywych, wobec tego będziemy mogli cały czas truć swoje rzeki jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej i wtedy nikt nic nie będzie wiedział. I wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Czarnobyl. Gdzie są ekolodzy? Czemu się nie przywiązują do drzew? I tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim chciałbym po części przedstawić wam w tym materiale. Zwracając szczególną, ale też szczególną uwagę na trzy podstawowe rzeczy. Zarządzanie. Na biologię i ichtiologię i korzyści, które wbrew pozorom z katastrofy mogą być przykute na skutek takiego pozytywu, takiego sukcesu. Mogą być przykute dosłownie w sukces. Jeżeli weźmiemy pod uwagę merytorykę, jeżeli weźmiemy, odsuniemy emocje, odsuniemy fake i zastanowimy się, co tak naprawdę my możemy zrobić, żeby tych ryb było więcej. Poprzez po pierwsze podniesienie świadomości, a po drugie faktyczne działanie nie owiane tymi wszystkimi fejkami, tymi teoriami spiskowymi i innymi bzdurami, które po części tak trochę też sami się karmimy nim, prawda? Mam nadzieję, że dotknę tematów dotyczących biologii, mniej hydrologii, ichtiologii, no i całej sytuacji. Co tak naprawdę się stało w Dzierżnie i kto jest odpowiedzialny za to, że padło tam tyle ryb? Powtarzam, bardzo dużą uwagę chcę zwrócić jakby na zarządzanie, ze względu na to, że dla mnie osobiście zbiornik Dzierżno to niezwykle ryzykowny zbiornik. Zbiornik osadnik, więc mający swoją rolę. Zawsze nadrzędną w stosunku do ryb. Niestety, zawsze nadrzędną, inną niż chów, hodowla, dbanie o ryby. To jest zawsze problem każdego zbiornika zaparowego. Każdy wędkarz, jak już zobaczy, że on rozrośnie się w taką fajną potęgę, będzie tam chciał łowić, będzie korzystał z tego. Są niezwykłe przerosty na samym początku w takim zbiorniku. Z uwagi na to, że nową biologię damy, napełniając go, z uwagi na to, że to jest pozbawione osadów, patogenów i tak dalej, można naprawdę wycisnąć cytrynę, niezwykłą cytrynę w zbiorniku. Potem niestety on coraz bardziej zarasta, coraz więcej osadów dennych jest, eutrofizuje się w niezwykłym tempie i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety cechą nadrzędną takiego zbiornika nie są ryby. To jest dodatkowa cecha.
Więc dla mnie osobiście Dzierżno przede wszystkim jako zbiornik ten retencyjny, jako zbiornik, który ma niezwykłe skoki parametrów wody przez i po części ścieki, ale głównie przez słoną wodę, która jest gęstsza, cięższa, wahająca totalnie termoklinę albo nawet pozbywająca termokliny ze względu na swoją fizykę i chemię. Skrajnie sparametryzowana, to znaczy w ciągu doby potrafią się te parametry trzytlenowe czy innych związków naprawdę zmieniać w niezwykłym tempie. No i łożenie tam, inwestowanie w bardzo duże ilości ryb, dlatego pozwoliłem sobie napisać, że jednym z efektów to też przeryjenie. Bo uważam, że bez kontroli, bez badań jakichkolwiek, od dziesiątek lat, bez odłowów kontrolnych, bez informacji, wiedzy dotyczącej, ile tam pływa ryb, jakie pogłowie dokładnie, czy jest bioróżnorodność, czy one się rozmnażają, jak skutecznie, czy są rośliny, czy nie ma roślin, czy jest pokarm, czy jest tlen. Jaka jest rola tych osadów i jak bardzo wpływają na te organizmy wodne, czyli zbadanie dokładnie każdego gatunku ryby. To bez tego, to niestety jest to totalnie niemożliwe. To jest bieganie po tak cienkim lodzie i tak dużym ryzykiem owiane, że po prostu to się w głowie nie mieści. I my w tej samej, nie mieści się głowie, zarządzamy w ten sam sposób większością zbiorników. I ja na to zwracam główną uwagę, żeby wyciągnąć wnioski konstruktywne, żeby to się dowiedzieć u źródła, jak faktycznie jest, nacisnąć tematycznie na tym, na czym mi osobiście zależy, podnieść troszeczkę świadomość wędkarzy. Troszeczkę namówić, mam nadzieję, że w tym materiale również namówię do nas wszystkich, do tego, żeby więcej łożyć na ryby, żeby chociaż te 2% tego, co wyciągamy, nie inwestować w kolejny sprzęt, tylko zrobić coś dla tych ryb, dla siedlisk, dla wsparcia jakichkolwiek akcji. Ja nie mówię, że moich. Jakichkolwiek, tam gdzie widzicie, że są działania, gdzie są konkretne rzeczy wykonywane, tam wspierajcie. Nie wspierajcie fejkowców, nie wspierajcie ludzi, którzy gadają, co zrobią, a nie pokazują nic, żadnych sprawozdań, żadnych rozliczeń i tak dalej. Bo jest to szerzenie fejku. Jest to szerzenie ludzi, którzy odgrywają swoje niesamowite role na emocjach przeważnie. Przy katastrofach lub innych takich sytuacjach, gdzie nam serce pęka, więc będziemy reagować na takie sytuacje. Rozumiem intencje Dzierżna. Miał być to najlepszy, dla niektórych był, zbiornik komercyjny w Polsce. Rozumiem ból wędkarzy, bo sam zbierałem ryby na warcie, sam byłem też nad Odrą. No ktoś musi być po prostu przy tym, żeby to zrozumieć. Nie da się tego powiedzieć, wytłumaczyć tak osobom, które jakby na to patrzą ze smutkiem. Bo to są zupełnie inne emocje. No, głos wtedy też drży przy takich sytuacjach. Natomiast powtarzam jeszcze raz, bez wiedzy, bez wdrożenia podstaw, bez też zainteresowania się właśnie tymi podstawami. No super by było, że ułożenia też w jakikolwiek sposób na te podstawy, bez zmian systemowych, bez zmian na stanowiskach, ludzi, którzy odpowiadają albo są decyzyjni w zarządzaniu takim zbiornikiem, o tym będzie ten program. Zadzwonię do źródła, do Dariusza Ulikowskiego, który
samozwańczo. Tam pojechał i na tyle, ile mógł z tym sprzętem, który miał i zorganizował, no posiadł wiedzę i uważam, że jest to w tej chwili najbardziej kompetentna osoba, o którą można zapytać wiele rzeczy, które mam nadzieję, że rozwieje mnóstwo wątpliwości. Mam nadzieję, że to nie będzie długi materiał, bo Darek się rozgaduje, ja też się rozgaduję. Mam nadzieję, jak będzie długi, to go podzielę na parę odcinków. Ale uważam, że taka dyskusja jest ważna. Ja nie znalazłem tej dyskusji w internecie. Poza falą, niestety falą, którą my wywołujemy. Sami ludzie, my. My lajkujemy, my to oglądamy. My podnosimy na rękach wszystkich tych, którzy są najbardziej kontrowersyjni albo, nie wiem, odważni, żeby formułować jakieś niezwykłe tezy, obrażając przy okazji mnóstwo ludzi dookoła. Czas zadać pytanie. Czy to pomoże rybom? Zapraszam serdecznie na film. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również głównie na inne filmy, bo uważam, że to są mega ciekawe filmy. Najlepiej sobie włączyć playlistę. Damy spodzielone. Podzielone są filmy na odpowiednie gatunki ryb albo na odpowiednie obszary z podziałem na ichtiologię i jak kogoś interesuje się las, to las. A teraz zadzwonię do osoby, myślę, że najbardziej kompetentnej, która się pojawiła tam i bardzo pomogła na miejscu. Dlatego wielkie podziękowania. No już pewnie dostał od wszystkich wędkarzy, którzy tam serce pękło. Ale chodzi o wyjaśnienie nie w sposób emocjonalny, tylko w sposób ichtiologiczny, z troską o ryby. Biologiczne, no i myślę, że bez jakichkolwiek teorii spiskowych sami wyciągniecie sobie wnioski. Mam nadzieję, że doprowadzę was razem z Darkiem Ulikowskim z Instytutu Rybacka Śródlądowego do tych wniosków. Cześć Darku! Cześć! Masz chwilę? Tak. A taką dłuższą chwilę? Słucham? A taką dłuższą chwilę? To znaczy ile? Nie wiem. Bo na obiad miałem lecieć. Łe, to będziesz głodny. Wiesz co, bo kręcę materiał. Widzowie mnie tutaj proszą, żeby się odnieść do tego wszystkiego. Szukają takiej treści, która by dodała pewien obraz taki obiektywny tego, co się stało na Dzierżnie. Mnie osobiście najbardziej interesuje aspekt biologiczny, ichtiologiczny, no i chyba ten, który wszystkich wędkarzy interesuje. Nie wiem, czy tak dosadnie, ale chodzi o troskę o ryby, tak? Wędkarze troszeczkę inny mają pogląd, jeżeli chodzi o troskę o ryby. Bardziej się troszczą tym, żeby jak największe osobniki pływały w danym zbiorniku. Natomiast no moją rolą od wielu lat jest to, żeby w jakikolwiek najprostszy z możliwych sposobów odkryć to, w jaki sposób woda żyje i cały ekosystem, w którym te ryby również żyją dla nas i w którym te i doprowadzić do sytuacji, kiedy my wszyscy, albo przynajmniej większość, o Jezus, ale bym chciał, uzmysłowimy sobie, że super, że mamy do czynienia i możliwość łowienia dużych ryb. Fajniej by było, gdybyśmy skupili się nie tylko na inwestycji w sprzęt do łowienia i tak dalej, ale też na daniu trochę od siebie możliwością funkcjonowania tych organizmów żywych. Tak się... Ja nie umiem krótko gadać, ale to wyjdzie, uważam, że podczas naszej rozmowy. Dzierżno duże w takim razie, widzowie kochani. Byłeś tam na miejscu, ja już tu cię zapowiedziałem, że tak trochę samozwańczo też pojechałeś.
będąc jeszcze na urlopie. No ale reprezentowałeś, rozumiem, tam poza swoją wiedzą również Instytut Rybactwa Śródlądowego, tak? No nie do końca, no bo skoro byłem w czasie prywatnym, Okej. no to tylko byłem jako ichtiolog na urlopie, tak? No, O sytuacja, tak się u Jezu. nas sytuacja w instytucie u nas jest dość skomplikowana, także żeby pojechać, musiałem wziąć urlop, żeby pojechać, także tak to dokładnie wyglądało. To ja nie wiem w takim razie, ile czapek z głów mamy ściągać razem z wędkarzami tam żyjącymi na tym zbiorniku, żeby tobie też jakby w tej materii pogratulować, no. Okej, nie ciągnijmy tego wątku w takim razie, bo Bardzo niestety proszę. sytuacja jest też no, taka no, nie do końca wdzięczna pewno, że Instytut no właśnie ma takie problemy, jakie ma. Szkoda mi pracowników, którzy poświęcili kawał zdrowia, życia, ucząc się od dzieciaka o rybach i serce oddając pasję tym stworzeniom. Dobra, ale od początku. Żeby przybliżyć w ogóle obraz, bo ja nie wiem, kto będzie oglądał ten materiał. Od początku. Zbiornik Dzierżno Duże. Ile hektarów? To znaczy tak, tu pewna rozpiętość jest w danych oficjalnych, No ja ale widziałem generalnie właśnie. to jest 500 hektarów. 516 hektarów, tak, 516, chociaż w opracowaniach to wcześniejszych było 620, także no, ja bym przyjął jednak te 516 hektarów jako tej wody, no i pewnie jeszcze trzeba odliczyć trochę, która została w tej chwili tam na tej delcie Kłodnicy wypłycona i już nie jest wodą, a Aha, lądem. okej, macie też tam takie warunki, znaczy Dzierżno ma takie warunki też. Tak jest. No to Kłodnica tam jednak nanosi bardzo dużo tych osadów. Jeden z największych z poziomów ze wszystkich zbiorników tych zaporowych, czy takich retencyjnych, jeżeli chodzi o ilość dostarczanych osadów do zbiornika. Tylko osadów, czy również soli? No, oczywiście tutaj chodzi o obciążenia, co ona tam nanosi, jakie pierwiastki, całą gamę tych pierwiastków różnorodnych, ale też pyły węglowe. No bo nie wiem, może co to zainteresuje, bo właśnie znalazłem dzisiaj wywiad jednego z profesorów Uniwersytetu Śląskiego, który no, opisywał, że w przypadku wydobywania tych osadów, jak kiedyś wydobywano, czyli przy rekultywacji tego zbiornika przez bagrowanie, to ten osad, wyobraźcie sobie, wysyłali go do elektrowni w Rybniku i on był spalany, bo miał bardzo wysoką kaloryczność. I dzięki temu uzyskano zwrot no, kosztów związanych z wydobyciem tego surowca. Zaprzestano tego? Tak. Po prostu ten surowiec służył, sprzedawano w elektrowni jako na opał. Wydobyty ten cały osad. Ekologicznie, co? No bardzo, no, by się to bardzo spodobało, tylko szkoda, że dalej się tego nie kontynuuje. Tak już, prawdopodobnie od 10 lat, o ile dobrze znalazłem informacje w internecie, tak no, no też nie miałem za dużo czasu tutaj, ale i tak myślę, że bardzo dużo przekopałem różnych informacji odnośnie Okej. sytuacji tam i zbiornika, także mogę się Mega podzielić tam ciekawostka, mega newsami. ciekawostka. Niesamowite, że nie jest kontynuowana jakby technologia i tak dalej, ale dobra. Zbiornik jest pod, znaczy zbiornik to jest zbiornik, na którym jest zastosowany operat wodnoprawny, tak? Zarządcą są Wody Polskie, dobrze ja to rozumiem? Ta główny zbiornik jest w zarządzie Wód Polskich, bo to jest on pełni funkcję tą przeciwpowodziową i retencyjną zasilającą kanał Gliwicki. PZW tam jest oczywiście użytkownikiem rybackim, ale z ograniczeniami w użytkowaniu, także za dużo, właściwie o wszystko musieliśmy pytać, bo ja także jestem już od piątku członkiem oczywiście koła naszego, dlatego mówię, że to naszym zbiorniku. No. I
Po prostu o wszystko trzeba się zwracać o zgodę Wód Polskich, także na działania związane z ratowaniem ryb, które podjęliśmy, czy ustawianie aratorów, czy zaptowanie, czy ustawienie boi pomiarowych. Na wszystko musieliśmy mieć zgodę i Wód Polskich, a Wody Polskie zapewne musiały jeszcze wyżej uzyskać zgodę. Niesamowite. No, widzieliśmy te obrazki, widzieliśmy moment apelu wędkarzy, którzy tam zauważyli, co się dzieje, tak? Niestety niezwykle bezradnych, to znaczy no, radnych o tyle, że wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli odławiać ryby bez, nazwę to, bez pytania się, tak? O jakiekolwiek zgody i tak dalej. Rozumiem, że pozostałe czynności, które ty tam wdrożyłeś, wymagały jakby tych pozwoleń, nie można było takiej samowolki sobie robić. Czy na każdym zbiorniku jest tak, że jesteś dzierżawcą? Rozumiem, że umowy to regulują i tak dalej, ale tak... No tak, oczywiście. No, prawa tutaj użytkownika rybackiego są ściśle określone w aparacie rybackim i w ustawach, także i w rozporządzeniach. Tu niestety no, wody są państwowe. Ryby, które są w zbiorniku, nie są użytkownika rybackiego. Państwowe. Dopiero jak wyłowi on z wody tą rybę, to ta ryba jest jego i on może zadecydować, co z nią zrobi. Oczywiście też to też jest obwarowane innymi prawami, ale generalnie dopiero po wyłowieniu może dysponować tymi rybami, tak? Może okay. sprzedawać zezwolenia, czyli dawać licencję, prawo do odłowu. Może także, znaczy i musi prowadzić zarybienia zgodnie ściśle z operatem rybackim, co jest czasami no, trochę to za bardzo, powiedzmy, kontrolujące te operaty Wody Polskie zbyt restrykcyjnie podchodzą do pewnych spraw i no czasami potrzebnie też tutaj wyciągają konsekwencje daleko idące od użytkownika, ale to odeszliśmy od tematu trochę. Okay. Jeżeli chodzi o, jeszcze tutaj dodam, tylko że zarybienie, tak, koło zarybia zbiornik i już te ryby przestały ją być jego koła, także dysponuje państwo. No właśnie. Za rybia, za środki własne. Tak. Ale ta już ryba. Już jest państwowa, ryba już nie może sobie rościć, decydować, co on tym rybom tam zrobi, tak? Że odgrodzę, bo tam, żeby nie wpływały, no zastosuję jakiś środek, żeby je tam chronić, czy leczyć, cokolwiek. Wszystko jest no, objęte w. No, użytkownik ma niewielkie prawa, tak? Zwłaszcza, że to jest, tak jak wspomniałem, to zbiornik retencyjny i osadnik dla osadów rzeki Kłodnica. To jest to główna jego jest funkcja. Rola, właśnie. Ja przejdę do tej roli, bo to jest ważny aspekt. To trzeba też, uważam, że głośno powiedzieć, bo na wielu, inaczej, na wszystkich zbiornikach zaporowych jest ten sam problem. Ale wróćmy do tego początku, czyli jest to zbiornik no, retencyjny, można by go zakwalifikować, powiedzmy sobie, no nie chciałbym takiej kwalifikacji robić, ale podobnie trochę do jeziora, aniżeli stawu, na którym no, nie chcę powiedzieć, że możemy sobie wszystko robić, tak? Natomiast tu jest obwarowanie dotyczące operatu wodnoprawnego, no i też umowy między stronami, które określają, co jeden może robić, a czego nie robić, na jakich zasadach i tak dalej, tak dalej. I to jest też okej, okay, to jest fajne, ale ja szukam wątków, żeby znaleźć przyczyny, dlaczego tak się stało, bo uważam, że mogło się przecież tak nie stać i chyba większość ludzi też uważa, że mogło nie dojść do tej tragedii. I wniosków na przyszłość, które ewentualnie miałyby być zastosowane albo no, w wodach polskich, albo w nazwę to w całym tym systemie, ale również w naszym społecznym czy wędkarskim postrzeganiu no tej, no tych podstaw, tak? Że nie może być jakby takiej sytuacji, że ktoś będzie naciskał i robił lament z rzeczy, która prawnie jest unormowana i nie ma szans w ogóle, żeby było inaczej, tak? I takich wątków szukam.
Czyli szkoda jest wielka, rozumiem, bo to już jakby taki wniosek, żeby już tego tematu, bo jest wiele bardzo rzeczy, o które chcecie spytać. Wniosek jest taki, że idealnie jest, kiedy zarządca daje w dzierżawę użytkownikowi dany zbiornik, ale także daje mu możliwości natychmiastowych manipulacji, oczywiście zgodnie z prawem, zgodnie z literą ich teologiczną, o czym zaraz. No widzisz, tutaj to ja bym się nie zgodził. Nie, okej. Wręcz inaczej, ja bym powiedział tak. Opieką, jeżeli chodzi o stan ich krwawy w jeziorze i nadzór nad tym, powinni się zajmować specjaliści. A do tego zmierzałem. Państw, ale nie sfinansowani przez tego dzierżawcę, tak? Bo nie ma środków z tych zezwoleń. Tylko państwo, skoro jest własność, to jest woda państwowa. Okay. Państwo powinno odpowiadać za prowadzenie tam rzetelnego monitoringu środowiska, stanu środowiska takiej wody, wykrywaniu potencjalnych zagrożeń i to te funkcje powinno państwo wypełniać. A czy wypełnia? Wcale. A przeglądu zbiornika, w sensie no to mówię wiedzy, o monitoringu, rozumiemy, ile mamy ryb to nie... w zbiorniku, jakie mamy warunki, bo monitoring jest raczej rozumiany pod kątem badamy wodę, badamy osady, ryby zlewnie, też są, aha, ryby też. Ryby też, okay, ryby też są objęte monitoringiem. Wszystkie elementy składowe środowiska wodnego powinny być objęte monitoringiem, także zlewnia. To wszystko nie może funkcjonować w oderwaniu od siebie, tak? Bo to okay. Wszystko są składowe, które prowadzą, takie w przypadku dzierżna, to mieliśmy klasyczny przykład wybuchu bomby ekologicznej, kiedy zakłócono przez lata zanieczyszczania środowiska przez rzekę Kłodnicę, do której rzucano no wszystko, zresztą ona od dziesięcioleci niosła bardzo duży ładunek tych zanieczyszczeń. Natomiast stopniowo odcinano kolejne takie bezpieczniki, które były wcześniej, które powiedzmy zapobiegały, żeby nie doszło do przepełnienia tego naczynia, tak jak to nazywam, że w tej chwili przelała się ta ostatnia kropla tych ścieków czy czegokolwiek, co tam dopłynęło, spowodowała właśnie taką wybuchową sytuację jak na dzierżnie dużym. Można zapewne, gdyby stosowano na przykład, tak jak jeszcze do niedawna, jak wspomnieliśmy, około 10 lat temu, tą rekultywację też tego zbiornika, jednocześnie z zanieczyszczeniem jego, tak, bo to przecież nie było przerwane, tylko te zabiegi były stosowane cały czas, czyli i zanieczyszczano, ale też i rekultywowano, żeby no, nie doprowadzić do sytuacji jakiejś tutaj takiej właśnie wybuchowej. Co masz na myśli pod kątem rekultywowano, bo musimy się też zwracać do widzów generalnie. On był spuszczany? Nie, nie. Chodzi o to, że na dopływie rzeki Kłodnica, gdzie się osadzał ten osad cały, pracowały potężne takie koparki pływające, które wydobywały osad ten, który był nanoszony. Okay. I to było osuszone i wysyłane, tak wspomniałem, jako opał do elektrowni. Dobra jest. Były tam badania przeprowadzone, czy jak tam trafiłeś, to w ogóle miałeś dostęp do badań? Rozumiem, że pierwsze, o co zapytałeś, to o sytuację zbiornika i o badania, na podstawie których mógłbyś wyciągnąć jakieś wnioski, ocenę, żeby też porównać do tej sytuacji, w której ty byłeś. Miałeś takie badania tam, dostęp do... Były przeprowadzane w ogóle nie. Tam... Słuchaj, to jest tak... O sytuacji, że znaczy to ja zgłosiłem tę sytuację, że na tym zbiorniku może być jakaś sytuacja zła, może nie katastrofalna, ale coś może się wydarzyć, bo będąc na wczasach, też pojechałem tam z rodziną na kanał Gliwicki, na Odrę sobie popłynęliśmy na rejs i zauważyłem, będąc tam właśnie na przewale Kłodnicy, czyli na odpływie z tego zbiornika, w jedną stronę płynęliśmy, to zauważyłem, że tam wypływały ryby, które
uszkadzały się przez rury, wychodzą po prostu ciśnienie je rozrywało. A wracając, zaszedłem tam dokładnie zbadać sytuację, bo zauważyłem, że zakwit się jakiś zaczął wypływać ze zbiornika. Okazało się, że na zbiorniku, w tym kanale dopływowym, był bardzo silny zakwit. To naprawdę, to na zdjęciach, które tam zamieściłem, można to zobaczyć, fitoplanktonu. Trudno mi było określić oczywiście z korony zapory, co tam jest, ale przeczuwałem, że tam mogą być różne organizmy, potencjalnie także groźne, ale zaniepokoiło mnie nie to, że sam zakwit jest. No bo zakwit to jest rzeczą naturalną w środku lata, no woda kwitnie, tak? Ale tam było bardzo to takie intensywne i zobaczyłem, że do zapory, wzdłuż ścian kanału takiego betonowego, ten jest doprowadzający, płynie duże stado ogromnych ryb, amury, karpie, leszcze, prawdopodobnie też jakieś karasie tam duże się kręciły, ale to było kilkadziesiąt osobników w jednym dużym stadzie i one płynęły naprawdę spanikowane, w stresie, próbując to zanurzając się, wynurzając się, szukając jakieś luki w tym betonie, popłynęły całe te ujście, wróciły potem i się zanurzyły. I to mnie zaniepokoiło, dlatego to zgłosiłem oczywiście do Zarządu Zalewni i do Wód Polskich, żeby po powrocie już z Gliwicy, to 2 dni później zadzwoniłem i zgłosiłem, przedstawiłem się, powiedziałem, gdzie byłem, dokładnie opisałem sytuację, co widziałem, kim jestem, że jestem też doświadczonym ichtiologiem i pracuję w instytucie i no, taka sytuacja powinna być sprawdzona. Poprosiłem, żeby przeprowadzono badania, co tam zakwitło wśród tego fitoplanktonu na tym zbiorniku, bo potencjalnie, wiadomo, że złota alga tam występuje wszędzie, mógłby to być zakwit złotej algi, którą się wszędzie tam posądzało tak o to, że to ona jest przyczyną śnięcia tych ryb wszędzie. No dla słuchaczy w krótka taka uwaga na marginesie, znaczy moje zdanie, nie wiem czy ty to również potwierdzasz, złota alga nie jest przyczyną śnięcia ryb, zarówno w Odrze, jak i również rozumiem, że w Dzierżnie Dużym. To jest skutek tego, że woda No, została zanieczyszczona. zakwit jest skutkiem, tak? Tam, Zanieczyszczenie zanieczyszczoną. środowiska biogenów. Natomiast samą przyczyną, czy coś, to zawsze jest jakiś czynnik letalny i ten trzeba zidentyfikować, tak? W przypadku złotej algi mówiło się o toksynach, które ona potrafi produkować. Błędnie zresztą nazywano je ichtiotoksynami. Ze względu na to, że te toksyny są szkodliwe dla różnych organizmów wodnych. I poza tym złota alga nie wie, że coś takiego jak ryby istnieje, a ryby nie wiedzą, że coś takiego jak złota alga, organizm o 10 mikronach też występuje w środowisku, bo nie jest w stanie zmysłami jej zauważyć. Okej. Okay. No ale wysyła toksyny, no broni się tym samym, upozorując sobie tą władzę do przodu, że w tym No, ekosystemie jeżeli wysyła, ona, tak, ale jeżeli tam się. wysyła, jeżeli Tak, jeżeli ma. wysyła, bo tu się okazało, że tych toksyn nie wykryto. O to chciałem Ale spytać też, czy w Dzierżnie Dużym wykryto samą toksynę? Algę, nie, nie. inaczej, od początku w takim razie. Tak. Algę, algę. Algi, tak. Algę wykryto jak już, no dość późno, bo już ja. Ta sytuacja trwała od 2 sierpnia, właściwie. Pierwsze śnięcia były od trzeciego, ale już drugiego zgłoszono takie niepokojące zachowanie się ryb. Trzeciego już były śnięcia. Trzeciego to był sobota, tak? Próby chyba pierwsze dopiero w kolejnym tygodniu były pobrane. Z pierwszych wyników badań wychodziło, że na zbiorniku jest około 200 tysięcy 200, przepraszam, 200 milionów komórek złotej algi, czyli to jest drugi stopień zagrożenia już w przypadku skali, która została opracowana, w trzystopniowej skali zagrożeń po Odrze. Okej, okay, czyli była Czyli alga. tak, Czy tylko że to nasz. toksyna w wodzie w Dzierżnie Dużym była? Nie udało się potwierdzić tego w badaniach.
Ja również nie spotkałem ani jednego osobnika ryby, która by wykazywała uszkodzenia na skrzelach No i to było moje trzecie związane pytanie z dotyczące lizą. algi. Czy w rybach również to było? Nie, nie było wykryte. Nie Okej. wykryto Czyli alga sobie żyła obok, ryby sobie żyły obok. tak, zakwit algi, ale nietoksyczny tak zwany, powiedzmy. Także można w skrócie to nazwać. Zakwitła, namnożyła się mocno. Miała do tego warunki. Tak. Już wiemy Ale jakie, już nie nie będziemy. wytworzyła toksyn. Okej, dobra jest. Okej, czyli tutaj, żeby też to wszystko jakby zabrać w kupę. Zarządcę znamy, dzierżawcę znamy, trudne warunki do zarządzania tego zbiornika znamy. Bardzo dobrze ująłeś to, że jednak zarządca, czyli państwo z większymi o wiele możliwościami, ale także przecież no, nasze państwo z historią, dobrą historią uważam, że rybactwa czy zarządzania zbiornikami wodnymi winno dalej kontynuować tak jak kiedyś no ten rozwój, obsadzając przy danym zbiorniku osoby kompetentne, czyli jakby nazwę to z pozycji państwa, oraz na tyle przygotowując, nie wiem czy to jest możliwe, dzierżawców, czy weryfikując, to zaraz sobie o tym powiemy, czy w ogóle taka weryfikacja jest, kto by miał ewentualnie się zarządzać takim jakby zbiornikiem. To znaczy od razu Jak tutaj było kiedyś, warto powiedz może. przypomnieć, No, jak było kiedyś, jak jest teraz? Tak, warto przypomnieć, że no w tej chwili jest zanik tradycyjnego rybactwa, to już nawet nie ma co wyciągać, bo to już dawne zamierzchłe czasy, no ale 200 także rybaków jest kształcenia w kierunkach, kształcenia także w kierunku tym rybackich specjalistów i ichtiologów. Próbuje się to reaktywować, ale jest bardzo trudno. To jeżeli nie ma dla takich specjalistów pracy, gdyż no bo wszyscy uważają, że wszyscy się znają na rybach, to po co nam tu ichtiolog? Każdy tam wie, no ryba, jak ona tam żyje, po co nam tutaj specjalistę? Wyobraźcie sobie Państwo, Sebastian, że prawdopodobnie w tych sztabach kryzysowych nie ma żadnego ichtiologa. Niemożliwe. Wszystkich. Bo tutaj nie było. Niemożliwe. W tym wypadku tutaj nie było w tych sztabach, z którymi, do których tu koledzy z koła wysyłali informacje. I jak oni podali, że ja to tak powiedziałem, tak, ichtiolog to powiedział, doktor Dariusz Ulikowski, no to tylko dzięki temu podejrzewam, że te zalecenia, wiesz, te prośby, czy nasze jakieś walenie do drzwi, o co żeby decyzję prosiliśmy. podjąć po prostu. Tak, czy decyzje w ogóle były podjęte, w ogóle, bo inaczej to, wiesz, tam nikt by nie zawracał sobie głowy jakimiś tam wędkarzami, co oni tam się znają i tak dalej. Tylko dlatego, mówisz że o teraz o tym, bo też, tak. żeby ja mam jakąś tam wiedzę, ale też chodzi o to, żeby uszeregować tutaj informacje dla widzów. Mówisz o tym, że jedziesz na miejsce, co widzisz? Wyciągających wędkarzy w pocie czoła, do pewnie spodnie butach, do klaty, depczących po rybach, tak? Wyciągając 100 ton kasarkami, dobrze ja rozumiem? 100 ton kasarkami? Słuchaj, no pierwsza rzecz, która była jak tam zajechałem, to jest tragedia, która była na twarzy tych ludzi. Wiesz, to jest nie do opisania. I też odwaga, niesamowita odwaga i pracowitość i wiesz, wytrwałość. Ja byłem tam już pod koniec drugiego tygodnia, tak? Ich ciężkiej pracy tam cały czas na tym, tych stawikach, ich tak zwanych, tak? Ja to potem nazwałem ostatnim azylem, bo próbowało się potem te ryby przecież ratować. I oni wyciągali te ryby i oni oczekiwali odpowiedzi. Żeby ktoś im powiedział, co się stało? Co tu się stało, dlaczego ryby, te takie wspaniałe ryby, duże wszystkie, no w większości to były naprawdę okazy, padają tak, giną i nic nie może im pomóc, ani nawet powiedzieć, co tu mogło się stać.
I oni byli naprawdę i zdenerwowani, i załamani. Dlatego też, żeby tak troszeczkę tutaj podnieść ich na tym duchu i żeby to wyciąganie tych ryb było jakieś, powiedzmy, lżejsze, także usuwanie tych skutków lżejsze, to zaproponowałem i wprowadziliśmy tam z kolegami z koła te działania ratujące, tak, że my zaprowadzimy akcję ratowania ryb, tak, nie Okej. tylko usuwania tych ryb z wody. Ja sobie to Bo te wyobrażam. ryby. Ja byłem nad Wartą, wyciągnęliśmy też tej. Przepraszam, ale mi się głos jeszcze łamie, bo to jeszcze przeżywam za bardzo. No. Ja sobie zdaję sprawę, Darek. Ja byłem nad Wartą, wyciągaliśmy te ryby. Smród potężny. Tak, Widzieć. pamiętam, też to obserwowałem. Na takiej sytuacji, wiesz, ja od 2018 roku też bardziej się w to zaangażowałem i po wytruciu przez oczyszczanie ścieków ryb na Czarnej Hańczy, bo tam robiłem ekspertyzy, A. potem publikacje. Także No i nad Odrą również wiadomo, byłeś. jak to jest. No, tylko że słuchaj, to co było na Warcie czy na Odrze, to tutaj się nie ma nijak do skali, jaka była tutaj na tych stawikach. No, Tobie powiem. jest to rekordowa w tej chwili masa ryb. Tak, no ale Nawet tutaj. biorąc pod uwagę 150 km Warty i nawet biorąc pod uwagę, no, ja nie wiem ile to w kilometrach Odry. No z 500 pewnie to może było, no. No A może nie tu całego, wszędzie tam, kumulacja bo tam tak, odcinkami przecież też tam. na tak małym obiekcie, kumulacja tak wielkiej ilości ryb. Znaczy, małym, nie małym. No i tutaj poruszamy kwestię wydajności, nad czym też chciałbym się jakby zatrzymać. To za chwilę, tak. No, Czy. ale tutaj powiedzmy może tak, powiedzmy tak, ile, żeby mogli sobie uzmysłowić, że na 4 hektarach, czyli powiedzmy, to jest taki prostokąt, weźmy sobie 100 metrów na 400, to bo tyle zajmuje ta zatoka, ta stawiki. Tam ryby uciekając z całego zbiornika zgromadziły się w ogromne stado i ono się gromadziło tam kilka dni. Ja dostawałem kolejne filmiki, kolejne fotografie, jak to się dzieje. Od razu już wdrażałem jakieś analizy, zastanawiając się, jakby można było tutaj pomóc, bo już wiedziałem, że sytuacja będzie coraz trudniejsza. Poprosiłem tam, żeby no, chłopaki załatwili przynajmniej jakiś tlenomierz, żebyśmy mogli choć cokolwiek wiedzieć o parametrach, które są wody, bo nie było żadnych pomiarów oficjalnych prowadzonych przez GIOŚ czy GIOŚ tam na miejscu. Także udało się załatwić i wyobraź sobie, że tam szacowałem, że w momencie śnięcia, kiedy zaczęły się śnięcia, zgromadzonych będzie jakieś około 20 ton. 20 ton to panowie bohaterowie wyłowili jednego dnia, No. jak przyjechałem. A łącznie tam około 50 ton mniej więcej było wyłowionych tylko z tej 4 hektarów. Także to jest około 50, znaczy około no 4 hektarów, no 12,5 tony, tak, na hektar. To w magazynach nawet karpiowych takich obsad nie ma często. I na takiej małej przestrzeni się te ryby zgromadziły i nie było sposobu potem oczywiście też je wszystkie wyłowić. Bardzo dużo zostało na dnie, bo nawet zbierając to na powierzchni, wchodząc, tak jak wspomniałeś, w tych spodniobutach po pachy wśród tych pływających martwych ryb, to jest wiele jest takich tych przejmujących nagrań. Właściwie wszystkich tam znam, te osoby, które tam to wchodziły i naprawdę ja podziwiam, że oni tam wytrzymywali, jak to było ciężkie. Tak, ja Było to jestem przez. niebezpieczne dla zdrowia? Znaczy, w pewnym stopniu, wtedy, kiedy oni to zbierali, myślę, że nie. Ale jak Może na zacząłeś. koniec, Okej. bo oni zbierali jeszcze starali, na bieżąco, od początku, Świeże także jeszcze martwe nie ryby, były, nie? tak. Świeże martwe ryby. Tak, to one jeszcze wtedy nie były, ale już po kilku dniach, już wtedy, już coraz bardziej było trudniej, tak. A końcówka to już była taka, że potrafiły te karpie, czy jakieś amury, znaczy głównie karpie na koniec były, wybuchać. Tak, także tu już trzeba było być bardziej ostrożnym. Tam troszkę Amoniak, też się okazało. siarkowodór, rozumiem, tak? Tak.
Nie, siarka wodoru nie było czuć, natomiast oczywiście taka ryba po kilku dniach w temperaturze 27-8 stopni to jest worek bakterii pływających, tak? W skórze. Jest piękna. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.